Dzień dobry, już wszyscy gotowi? Tak? Proszę Państwa, witam serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość. Szanowni Państwo, dzisiaj zebraliśmy się, żeby powiedzieć o manipulacjach, o skandalicznych manipulacjach, jakich dopuszcza się telewizja publiczna, a konkretnie Wiadomości Telewizji Publicznej, które najpierw zamilczają przez wiele miesięcy Konfederację. Nie jesteśmy zapraszani w ogóle do programów publicystycznych TVP. Tak naprawdę przedstawiciele wszystkich innych sił politycznych, innych komitetów są zapraszani jako goście. Natomiast telewizja publiczna notorycznie nas bojkotuje. Ale co więcej, proszę Państwa, telewizja publiczna niezgodnie ze swoimi zadaniami ustawowymi dopuszcza się nie tylko manipulacji, ale ordynarnych kłamstw na temat Konfederacji. Mamy już kolejne wydanie głównego programu informacyjnego, jakim są Wiadomości, w którym Konfederacja nie została uwzględniona. Co więcej, prowadząca użyła kłamliwego sformułowania, mówiąc po wymienieniu czterech komitetów, że pozostałe komitety nie przekroczyły progu, w tym Konfederacja, omawiając sondaż, w którym to sondażu Konfederacja jak najbardziej przekroczyła próg wyborczy i zgodnie z tym sondażem uczestniczyć będzie w podziale mandatów po 13 października. Szanowni Państwo, te sondaże kształtują się oczywiście różnie. My nie jesteśmy przywiązani zanadto do wiary w sondaże, ale trzeba powiedzieć, że istnieje określony trend. Ten trend widać w kolejnych sondażach, gdzie dostajemy 5%, 6%, 7%, 7,5%, czyli już znacząco powyżej progu, czyli już w takiej liczbie, że kilkudziesięciu posłów Konfederacji znalazłoby się w Sejmie. I te wszystkie sondaże są albo zamilczane, albo wręcz, tak mieliśmy do czynienia z tym wczoraj, podczas głównego wydania Wiadomości, są kłamliwie prezentowane przez telewizję publiczną utrzymywaną za gigantyczne pieniądze z podatków wszystkich Polaków. Telewizja kłamie. Telewizja publiczna kłamie. Pan Kurski, pan Olechowski, ci, którzy prezentują te kłamliwe treści, nie tylko powinni się wstydzić, nie tylko są fałszerzami rzeczywistości, nie tylko są następcami Jerzego Urbana, bo dzisiaj ta propaganda, która płynie z TVP, to jest propaganda jak za Urbana. Natomiast trzeba powiedzieć, że są to również w tym momencie osoby, które będą pociągane do odpowiedzialności przed sądami. Składamy w trybie wyborczym pozew przeciwko telewizji publicznej i o tym powie mecenas Michał Wawer. Szanowni Państwo, sytuacja, w jakiej postawiła nas telewizja publiczna, w zasadzie nie pozostawia nam wyboru innego, jak skierować się po prostu na drogę prawną dochodzenia sprawiedliwości. W związku z tym, że na antenie telewizji publicznej padło jawne kłamstwo, jeszcze dzisiaj złożymy wniosek do sądu postępowaniu w trybie wyborczym, który w ciągu kilku dni zostanie zakończony, gdzie będziemy domagać się przeprosin i stosownego zadośćuczynienia. Nie dość jednak na tym. Ta sytuacja jest jedynie ukoronowaniem całego, długotrwałego, istniejącego od wielu miesięcy procesu zamilczania Konfederacji przez telewizję publiczną. W telewizji publicznej można spotkać przedstawicieli lewicy, przedstawicieli nawet bezpartyjnych samorządowców, czyli komitetu, który nie zarejestrował się na skalę całego kraju. Natomiast przedstawiciele Konfederacji nie są zapraszani praktycznie do żadnych programów, poza tymi, gdzie telewizja publiczna już ma ewidentny prawny obowiązek nas zaprosić. W związku z tym skierujemy również skargę, wezwanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w której będziemy się domagać, aby telewizja publiczna została przywołana do porządku, aby nałożono na nią obowiązek rzetelnego przedstawiania rzeczywistości i zapewnienia Komitetowi Wyborczemu, który według wszystkich wskazówek przekroczy próg wyborczy i będzie miał reprezentację parlamentarną, aby nasz komitet miał zapewniony również proporcjonalną obecność w mediach publicznych. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Korwin-Mikke, bardzo proszę. Proszę Państwa, w herbie Polski jest orzeł. Reżimowa telewizja najwyraźniej ma strusia tego, co to chowa głowę w piasek.
Oczywistą sprawą jest, że idziemy w górę, ponieważ przedstawiciele innych komitetów się pokazują w dyskusjach, się kompromitują, a nasi jakoś nie mogą się skompromitować i dlatego idziemy w górę. Natomiast, proszę Państwa, w normalnym kraju pan Kurski by stanął tutaj przed sądem, natomiast nie może stanąć przed sądem, ponieważ prokuratorem generalnym jest kolega partyjny z partii prawda, Sprawiedliwość, Zbigniewa Ziobry, w związku z czym przed prokuratorem na pewno tę sprawę umorzy, ale mamy nadzieję, że kiedyś zamiast Prawa i Sprawiedliwości w Polsce zapanuje sprawiedliwość. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, ja chciałem spytać, bo problemu, jak rozumiem, nie rozwiązuje ani pozew, ani nawet zwycięstwo w sądzie, bo ja doskonale pamiętam, jak 20 lat temu komentowałem dla życia z kropką zwycięski proces Janusza Korwin-Mikkego z telewizją wtedy Roberta Kwiatkowskiego. Czyli to są problemy, które powracają. Chciałem spytać o Państwa pomysł na telewizję. Czy to by była prywatyzacja telewizji państwowej, bo w tej chwili chyba trudno akurat o publicznej mówić. Czy byłby to jakiś inny pomysł? Podzielić na pięć prywatnych i każda będzie tam miała swoją klientelę, no i tym. Proszę Państwa, mówimy nawet nie tyle o telewizji państwowej, co o telewizji rządowej. To jest telewizja rządowa, to jest telewizja jednej partii. I to powiedziałbym jest połowa problemu. Druga połowa problemu jest absolutnie niedopuszczalny poziom manipulacji, który się odbywa w tej telewizji. Bo to, że telewizja sympatyzuje z wydawcą, który jest jej mocodawcą, to jest powszechną praktyką, czy w ogóle media jest powszechną praktyką na rynku medialnym. Problem polega na tym, że ta telewizja regularnie, ordynarnie i bezczelnie kłamie. Tak, ja tu chciałem lekko sprostować. Otóż za czasów pana Jerzego Urbana, pan Urban bardzo kwieciście, prawda, przekręcał prawdę, ale przynajmniej nie podawał fałszywych faktów. A oni biją rekordy pana Urbana, to są lepsi. Dziękujemy.